Słuchajcie, za nami wielki finał Tańca z Gwiazdami 14 edycji. Wygrała Anita Sapkowska, wasza bardzo bliska przyjaciółka. No i jest radość, rozumiem. Anitka po prostu wspaniale zatańczyła i ona po prostu musiała wygrać ten program, bo jest wspaniała. Wydaje mi się, że ten skok z tego tutaj podium dla jury przejdzie do historii tego programu. To już drugi skok. To już drugi, ale właśnie ona po prostu pokazała, jak można przekraczać granice i to jest niezwykłe. I to jest też ważne w tym programie. Myślę, że warto podkreślić, że my wszyscy wspólnie tworzyliśmy spektakl, który Anitka wyreżyserowała i tak my się poznaliśmy. I Anita naprawdę podczas prób, kiedy my mieliśmy wolne, ona trenowała z Jackiem za sceną, więc po prostu to jest wspaniałe, że dzisiaj wygrała ten program, bo naprawdę zasłużyła sobie ciężką pracą i wspaniałym, czystym sercem. Nie wiem, co mam powiedzieć po tylu już komentarzach wspaniałych, natomiast mnie bardzo wzruszył ten jej freestyle, ale chciałem powiedzieć, że cieszymy się bardzo, że wygrała, ale ja kibicowałem wszystkim, bo uważam, że ten poziom naprawdę tego tańca tutaj i to, że ona wygrała, to jest wspaniałe dla nas, ale gratuluję tym parom pozostałym, bo równie pięknie też mnie urzekły. Anita ma teatralną duszę i dla niej jest ważna opowieść. I tak jak pracowała z nami nad spektaklem, nad historią, tak samo ja mam poczucie, że no, zwłaszcza w tym ostatnim jej tańcu, to było bardzo widać. Było widać historię i jakby do tego dołożony taniec świetny. Wow. Tak, Anita z nami w teatrze jako akuszerka, reżyserka pomagała nam opowiedzieć historię, a teraz opowiedziała swoją historię i napisała swoją historię zarówno tańcami, jak i swoim całym uczestnictwem tutaj. Szapoba dla niej wielkie. Czyli podsumowując, sceniczne dzieci zadowolone. Tak, bardzo. Dumne. To kogo teraz zobaczymy z was na parkiecie w kolejnej edycji? Zobaczymy! Maciek już się tak zapraszamy na nasz spektakl Nienasyceni w garnizonie sztuki. Zobaczcie, jak Anita nas wyreżyserowała. Właśnie. Też tam jest taniec.